Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie, oczywiście z błyszczykiem w dłoni, bo a jak inaczej, standardowo nawilżone usta muszą być, u mnie to jest tradycja, już jestem chyba znana, słuchajcie, tutaj z nawilżania ust, z niedoczynności tarczycy i ciągłego, słuchajcie, nie, może nie ciągłego, ale ziewania, no i słuchajcie, z czego? Mówię ja, że to tylko są karty, a nie wyrocznia, słuchajcie, to muszę non stop powtarzać, bo naprawdę dla niektórych, słuchajcie, karty to już jest wyrok, a wcale tak nie jest, ale do rzeczy, kochani, słuchajcie, jestem na dwóch, słuchajcie, tabletkach aspiryny. No, bardzo ciężko mi schodzi to przeziębienie. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle przeziębienie, czy coś innego, nazwę na C, bo kaszel tak samo, ale wiadomo. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, tydzień od 6 do 12 będziemy sobie sprawdzać, 6-12 listopad. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że odczułam po bliskich i po sobie i w ogóle po znajomych też, że dzieje się coś dziwnego, słuchajcie, nie wiem co za planety latają teraz, coś musi być, bo słuchajcie, tak kąśliwych uwag, jakich doświadczam od wczoraj w swoją stronę, to ja naprawdę nie słyszałam dawno. No, nie wiem, naprawdę, tym bardziej, jeżeli jesteście spod znaku strzelca, to tutaj myślę, że ta złośliwość szczególnie może wychodzić, albo znaki, no takie, chciałam powiedzieć, jesienne. Nie, nie, po prostu jakby, ja widzę u osób ognistych, że bardzo u nich wychodzą te wszystkie sprawy związane z emocjami i no, jest masakra, jest straszna sieka. No, mam wrażenie, że im bliżej nowiu, ja nie pamiętam, kiedy jest nów, jakoś za parę dni, im bliżej nowiu, tym ludziom bardziej odwala, totalnie, totalnie, totalnie. No, ale do rzeczy, jak coś będę pociągała nosem cały czas, słuchajcie, ale no, jest ciutkę lepiej niż parę dni temu, ale to nie jest jakiś tam super, super samopoczucie. Dobrze, kochani, pamiętajcie, żeby standardowo sprawdzić oprócz znaku słonecznego swój znak ascendentalny, księżycowy oraz Wenus. Niektórzy tarociści nawet zachęcają do słuchania znaku Marsa. Marsa, no czwarty, nie mogę tego palca odjąć, a! Także tak. I cóż jeszcze bym chciała powiedzieć? Pamiętajcie, jeszcze raz powiem, karty to nie wyrocznia, to jest wskazówka, rada, drogowskaz. I z tym idziemy dalej. Dobra, miśki, w ogóle niedługo wybiję 2000 subskrypcji, za co jestem tak wdzięczna niesamowicie, tak zadowolona, tak szczęśliwa po prostu. Naprawdę nie spodziewałam się, że kiedykolwiek w ogóle ktoś będzie takie rzeczy oglądał. Jakby wiem, że po prostu te treści na YouTubie tarotowe cieszą się... O, zaraz będę miała jeszcze do was jedno. Wiem, że te treści tarotowe na YouTubie cieszą się tą taką popularnością, ale myślałam, że ja zostanę dawno w tyle. Dobra, jeszcze bym chciała wam powiedzieć, że będę bardzo wdzięczna za obejrzenie reklam, dlatego że dzięki temu mogę dorobić w zasadzie, bo to nie są jakieś tam wielkie pieniądze, dorobić na mojej pracy tutaj, tak? I dzięki temu może będę mogła lżej pracować poza, no, normalnie. Dobra, także to tyle i zaczynamy standardowo, kochani, od baranków. Moje kochane baranki, zaczynacie super, na spodzie macie kartę siły. Dla mnie to jest znak taki, że co by nie było, wy sobie w tym tygodniu świetnie ze wszystkim dacie radę, ok? Naprawdę świetnie sobie dacie radę, aczkolwiek... O, mój kotek wstał, Oliwka! O, idę spać dalej. Aczkolwiek powiem wam, że ważne jest to tutaj, żebyście w tym tygodniu zachowali cierpliwość, dobra? Jeszcze to mi przyszło do głowy tak nagle. Także cierpliwość ważna, tym bardziej, że wy wychodzicie z ogólną kartą dziewiątki mieczy, która mówi mi o tym, że człowiek się zamartwia, przejmuje się rzeczami, na które... Okej, okay, przede wszystkim patrząc na resztę rozkładu, wy nie musicie, jakby wam to powiedzieć, wy możecie na niektóre rzeczy nie mieć wpływu i też to jest takie siedzenie w takiej pułapce mentalnej, tak? Jakby tutaj się pokazujecie w tym tygodniu jako osoby, które będą siedziały w tej pułapce mentalnej. Które po prostu będą się przejmowały, ale wiecie, jakby mnie to nie dziwi, bo moje barany, czy bym robiła czytania na TikTok, czy bym robiła czytania tutaj, zawsze te barany mają jakieś ale do wszechświata. Chociaż barany nie czepiajcie się oczywiście, ale tutaj naprawdę jest zawsze jakieś takie ale, zawsze jest jakieś marudzenie.
i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby warto po prostu popracować nad tymi kwestiami, a jeżeli nie, to się po prostu tym nie przejmować. No, naprawdę nie trzeba się przejmować wszystkim dookoła. Okej, okay, i jakby ja od razu wejdę w te kwestie finansowe, dobra? Bo w parach pokazuje się, uwaga, generalnie rzecz biorąc, pary mają tutaj naprawdę fajną atmosferę, bym powiedziała wręcz taką, nie ostrzy mi, ja pierdzielę. Nie wiem, czy mi ostrzy, czy nie. Bym powiedziała wręcz atmosferę sielankową, ale tutaj kobiety pokazują się bardzo w stresie, chyba że jesteś mężczyzną, to tutaj kobieta z podznaku wagi, bliźniąt bądź wodnika się pokazuje i ona będzie się stresować pieniędzmi, jakim wyborem, na co wydać, na co przeznaczyć pieniądze, ok? Tutaj kobieta przejmuje się pieniędzmi. Więc jakby w parach to są po prostu takie dylematy finansowe, wybór. Ja bym powiedziała, no tylko pod tym kątem, ewentualnie, jeżeli są tutaj barany, które w pracy mają romans, to tutaj baranek w pracy, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, chociaż kobietą, no może, no, kobietą też możesz być, dobra. To jakby dla mnie to jest taka sytuacja, że jest tutaj rodzina, jest tutaj praca i ten kochanek, kochanka i co zrobić, no nie? I jakby tutaj ja widzę w ogóle w myślach, że jeżeli jest tu pan, to ta kobieta druga jest bardzo niezadowolona. Kobieta w domu jest niezadowolona, że mężczyzna jest bardziej w pracy, bo w domu ma naprawdę, to tak jakby mężczyzna nie dostrzegał tego, co ma w domu, albo widzi, co ma w domu, ale jakby też ten obraz kochanki mu zakłamuje po prostu rzeczywistości i wiadomo, o co chodzi, ale co chciałam powiedzieć, słuchajcie, chciałam powiedzieć to, że jakby tutaj też ta kochanka może być niezadowolona, że on tutaj jest jeszcze z tą rodziną i w ogóle to jest taki wybierz coś, wybierz coś, wybierz coś, a on po prostu nie wie, co ma zrobić i on jakby pokazuje się jako osoba, która nie wyskoczy z tej, że tak powiem, z tej sytuacji i tutaj potwierdza się po prostu taka reguła, którą mają panowie w moich czytaniach, jak robię, słuchajcie, karty indywidualnie i panowie boją się w ogóle podjąć decyzję jakąś, tak, czy na przykład idą do kochanki, czy zostają z żoną i tutaj jest dokładnie ta sytuacja, więc jeżeli jesteś panią baranicą i masz męża, który się zachowuje tak, a nie inaczej, no to jest u niego taki, bym powiedziała, strach i takie, no ja się boję, ja nie wiem, co mam zrobić, nie? Wiecie, o co chodzi, no nie? Także tak to wygląda, ale jak nie ma tutaj żadnych takich kwestii kochanek i w ogóle to i kochanków i tak dalej, to ja bym powiedziała po prostu dylematy finansowe, trudności w podejmowaniu decyzji i tak dalej. U singli bardzo dobrze. U singli bardzo dobrze, tutaj nie mam co dalej mówić. Może być poznanie jakiegoś tam fajnego, drugiego, ognistego człowieka, pani bądź pana i po prostu jest randkowanie, jest zajebiście. W pracy, tak jak powiedziałam, jest strach przed podjęciem jakiejś decyzji, ale nie musi ona być stricte romansowa, ale tutaj słuchajcie, no jakby mam kartę, która bardzo mówi sama za siebie, nie? Ale jeżeli to nie chodzi o żadne romanse, to ja bym powiedziała po prostu siedzenie dalej w takiej strefie komfortu, która jest nieprzyjemna i nie wychodzenie z tej strefy komfortu, no barany, musicie się po prostu zastanowić, czego wy chcecie od życia. Moje drogie byki, wy w tym tygodniu jesteście w energii dylematu. Dylemat, dylemat, dylemat. Nie wiem, co wybrać, nie wiem, co mam zrobić. Dylemat. I generalnie rzecz biorąc, wychodzicie tutaj z kartą Słońca, ale ona jest w negatywie. Ja na to patrzę tak, że jakby ten tydzień jest po prostu tygodniem przesłoniętym po prostu czarnymi chmurami. Albo w ogóle ścieka mi strasznie z zatok, przepraszam za takie miny, ścieka mi z zatok i wiem, że to wygląda dziwnie. Ale do rzeczy jakby, słuchajcie, ja też biorę pod uwagę byki jako znaki, które lubią ciepełko, które lubią, dla mnie ciepełko, dla mnie byki lubią ciepełko, ciepłe kraje, luksus, dobre jedzenie, a tutaj po prostu ta szara polska rzeczywistość jest bardzo przytłaczająca, albo rzeczywistość na północy jest bardzo przytłaczająca i tutaj jest takie, no nie podoba mi się w tym tygodniu totalnie. I jakby słuchajcie, przechodząc do uczuć, tutaj już będzie jakby poza tym pesymizmem, zacznijmy sobie od par. Pary, słuchajcie, mogą się mierzyć z jakimiś problemami finansowymi. Tutaj ktoś mógł stracić pracę i ciężko jest tą pracę znaleźć, ale to są energie na ten tydzień, tak? Jakby tutaj się pokazuje generalnie rzecz biorąc nawet mężczyzna, który ma trudności ze znalezieniem pracy, pokazuje się kobieta, która jest bardzo zmartwiona, co dalej. No i generalnie rzecz biorąc jakby tutaj widać, że no jest tutaj taka pułapka myślowa, zaczynacie się dziać w energii braku. Pamiętajcie, praca się zawsze znajdzie, dobra? Pieniądze krążą cały czas i pieniądze wkrótce się pojawią, tylko jakby głowa do góry, no dokładnie, słuchajcie, no partner znajdzie pracę, partner odzyska
że tak powiem, tą swoją cesarzowatą stabilizację, więc będzie dobrze. To i naprawdę nie macie się co martwić. Serio. Tym bardziej, jeżeli jesteś panem bykiem, który stracił pracę, to w ogóle twoja kobieta pokazuje się jako kobieta, która nad wyraz się przejmuje. Albo tutaj w ogóle jest jakaś taka strata. Będzie wszystko dobrze. U singli, słuchajcie, ja mam takie wrażenie, no, że single. Ja mam takie poczucie, że kobiety, które by chciały założyć rodzinę, to mają tutaj takie poczucie, no nie ma nic fajnego na tym rynku matrymonialnym i w zasadzie nie mam w ogóle za czym się rozglądać. Po prostu nie ma nic, tak? Jest tylko opcja bycia kochanką, kochankiem, totalnie. I znalezienia sobie kogoś takiego. Ewentualnie jeszcze jest opcja, że może być tak, że w tym tygodniu ktoś zostaje singlem, dlatego że okazuje się, że bycie z kimś razem to była iluzja i ktoś po prostu tutaj łamie serce na zasadzie nie miałem wobec ciebie takich planów, jakbyś myślała. Okej? I w ogóle tutaj wygląda na to, że jest jakaś tajemnica jeszcze. Jakby ta tajemnica może dotyczyć tego, że właśnie ktoś już coś ma, ale liczył po prostu u Was na coś takiego bardzo lekkiego. Jeżeli chodzi o pracę i pieniądze, to ja bym powiedziała jedno, no tutaj słuchajcie, Wy możecie być w takim poczuciu, że nie możecie sobie poradzić z problemami, że jest beznadziejnie, że Wam się nie uda, że nie widać rozwiązania. Słuchajcie, to jest tylko chwilowe, tak? Dlatego, że tutaj przyjdą w końcu jakieś dobre wiadomości do Was i wszystko się tutaj ponaprawia. Tylko naprawdę, słuchajcie, myślcie pozytywnie, nie siedźcie tutaj w takim poczuciu, że ojejku, beznadzieja. Jeszcze tak sobie patrzę ogólnie na te kwestie. Co chciałam powiedzieć? Chyba nic, no. Chyba tyle. Nie będę z tego wyciągać jakiejś ogólnej historii, bo mnie wystarczająco męczy to zaciąganie nosem i katar, więc lecimy dalej. Nie będę się męczyć aż tak. No. Moje kochane bliźnięta, Wy wychodzicie z taką piękną, kieliszkową energią. Macie, słuchajcie, jeszcze w finansach 10 kielichów, więc zobaczcie, tutaj 9, tutaj 10. No po prostu rewelacja, naprawdę. Tutaj widać, że Wy zaczynacie wychodzić z takiego beznadziejnego stanu, w którym jesteście. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj coś w Waszym życiu, co zmusza Was wręcz do takiego mocnego kroku, do wyskoczenia z tego. I to jest sytuacja emocjonalna. Na zasadzie, jak dalej będę w tym tkwiła, to po prostu w końcu się pochoruję. Tym bardziej, że u singli widać jakiś brak, bym powiedziała, zły stan mentalny po utracie kogoś, no ale to u naszych bliźniąt się ciągnie już od paru tygodni, no zobaczcie, jakby, ale tutaj jest zapowiedź wyzdrowienia, tylko że jakby musicie sobie dać czas, musicie sobie dać przestrzeń do tego, musicie sobie dać troskę, po prostu jakby zająć się sobą, okej? Okay? Ewentualnie może być tutaj kłótnia między Wami albo jakimś mężczyzną, albo złość do jakiegoś mężczyzny, no może tak być, że jeżeli kogoś straciliście w ostatnim czasie, niezależnie od rodzaju straty, to może być nawet taki etap takich pretensji, ale to jest proces zdrowienia i Wy macie mieć świadomość, że to jest proces zdrowienia. W parach, ja bym powiedziała w parach, no pary się utrzymają tutaj. Pary się utrzymują i ważne by było, żeby pary konsumowały tą miłość, tak? Dlatego, że tutaj widać, no po prostu ktoś za kimś tęskni, komuś kogoś brakuje, bo ktoś siedzi za dużo w pracy i ważne, żebyście w końcu coś zaczęli ze sobą robić, dobra? W finansach, no dosłownie, bo ja nie mam więcej co do bliźniąt, żeby cokolwiek Wam powiedzieć, bo naprawdę ten rozkład wygląda o wiele lepiej i w ogóle progres, jaki robicie z tygodnia na tydzień, jest kolosalny, ok? I teraz tak, lecimy sobie z finansami. Kończycie okres takiego zubożenia, ok? Kończycie, będzie dobrze. I teraz uwaga, są tutaj bliźnięta, które będą dostawały jakieś takie rzeczy od rodziny, albo po rodzinie, albo coś, co po prostu pozwoli Wam się odbić i ruszyć dalej, dosłownie. To jest, ja bym mogła powiedzieć tak, u moich bliźniąt, które potraciły kogoś w ostatnim czasie, tak dosłownie, będzie tutaj sytuacja, w której idą do Was pieniądze takie rodzinne, ale jakby dajcie sobie czas jeszcze, ok? Bo tutaj, no mówię, jakby to jest powolny proces, ale idą. No słuchajcie, tym bardziej, że Wy naprawdę pokazujecie się z tygodnia na tydzień coraz lepiej i w sferze emocjonalnej, i w sferze finansowej. Widać, że tutaj te zmiany do Was idą, ale naprawdę dajcie sobie czas. Nie rzucajcie się tutaj. Słuchajcie, proces, czy to żałoby, czy to cierpienia po czymkolwiek,
wymaga czasu. To się nie stanie od tak. Na wszystko potrzeba czasu i po prostu serca dla siebie samego. Moje kochane raki, jesteście kolejnym znakiem, który ma fajne czytanie. Tutaj może być przy Was mężczyzna, mężczyzna z pieniądzem, albo jakiś ojciec, albo ktoś z rodziny. Ktoś bardzo wspierający, inwestujący w Was, albo Wy jesteście, bym powiedziała, w energii takiego inwestowania w siebie. Ale ja mówię, ja mam takie poczucie, że jest przy Was jakaś opiekuńcza osoba. Ponadto wchodzicie w ten tydzień bardzo optymistycznie, z otwarciem na radość, z otwarciem na miłość, na wszelkie przyjemne rzeczy. W ogóle z taką chęcią do życia, więc naprawdę super. I teraz lecimy, zaczynamy od singli. Tutaj słuchajcie, zaczynają się schody, dlatego że u singli jest taki wybór. Ojku, nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam wybrać, nie wiem jak mam postąpić. Ewentualnie ktoś nie wie jak ma wobec Was postąpić. No i słuchajcie, może być tak, że w tym tygodniu wydarzy się coś takiego, co po prostu przewróci Wasze życie do góry nogami, a na takiej zasadzie możecie się czegoś na przykład dowiedzieć, uzyskać jakąś informację, albo ktoś Was czym zaskoczy. Dosłownie to jest takie, kurczę, ktoś przychodzi z pewną informacją i mnie zaskakuje. Jakby okazuje się, że to, co ja sobie wyobrażam, to nie jest to. No to nie jest to, po prostu. Może być tutaj pewnego rodzaju zawód, ale ja mam takie poczucie, że Wy się podniesiecie i będzie dobrze. W parach, słuchajcie, no tutaj pokazują się bardzo mocno zaręczyny. Zaręczyny, będą raki, które będą się zaręczać. Będą raki, które będą podejmować bardzo poważne decyzje, bardzo poważnie będą myśleć o przyszłości. Tutaj będzie tworzenie swojego własnego świata. Dla kobiet, które, uwaga, są w ciąży, będzie... No ja mam takie poczucie, że to będzie mocny tydzień. Tak jakby miały się dzieci nagle zacząć rodzić, nie? Bo tutaj dosłownie taki jest wybuch tego, nie? Że nagle jest wybuch urodzeń, ale to mi się tak skojarzyło, że tutaj jest nagle taki wybuch urodzeń, dokończenie cyklu, ale taki duży. I co dalej? No nic, no, dobrze jest, dobrze jest. Tutaj partner Wam będzie dawał miłość, będą poważne decyzje, deklaracje, postanowienie jakieś, bardzo dobrze. Może być postanowienie o tym, że będzie dziecko. No, a jeżeli chodzi o pieniądze, no to ja bym powiedziała tak. Coś się opóźnia, jakieś takie kwestie finansowe się opóźniają, jakiś nowy początek finansowy, ale Wy macie jeszcze się uzbroić w cierpliwość. To, czego chcecie, przyjdzie, ale jeszcze macie się uzbroić w cierpliwość. Moje drogie lwy, lwy tutaj w tygodniu mogą opłakiwać jakąś stratę, dosłownie. Tutaj może być żałowanie tego, co się powiedziało, żałowanie tego, co się zrobiło, ale też opłakiwanie jakiejś straty, ale jakby słuchajcie, no to jest taki, bym powiedziała, krąg życia, no ale Wy nie zostajecie bez niczego, tak? Tutaj mamy te takie lichy i niektórych trzeba się pozbyć, ale Wy macie jeszcze swój jakiś dobytek i cały czas jesteście mimo wszystko pełni. Mhm. Dobra, ale Wy wychodzicie, słuchajcie, z fajną kartą, dlatego że u Was widać w tym tygodniu dopełnienie spraw. Tym bardziej, słuchajcie, no idzie nów, nie pełnia, więc tam to jest taki, nie łączy się, ale... Ja bym powiedziała, że przed tym nowiem będzie dopełnienie spraw. Dosłownie, dopełnienie spraw jakiś takie z... chciałam powiedzieć, jak to powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało. Takie, kurde, nie wiem, takie sfinalizowanie czegoś, ale jejku, nie ona to słowa, nie wiem jak to powiedzieć mam. Muszę się chwilę zastanowić. Nie sfinali, ukoronowanie, dosłownie. Dla niektórych lwów mogą być w tym tygodniu podróże, małe i duże. No i słuchajcie, tutaj lecimy z uczuciami. Single mogą być skupione na pracy, ale w tej pracy może, słuchajcie, Was coś ponieść, dosłownie jakby, ja bym tutaj uważała, nie ulegałabym pokusom na Waszym miejscu, bo to będzie oznaczało po prostu zakończenie jakiegoś etapu i to takie bym powiedziała bardzo mocne, albo Wy będziecie tutaj odcinać się od kogoś w pracy, będziecie po prostu się dystansować, tylko to będzie takie zamknięcie, dosłownie takie, że dziękuję bardzo. I łączy mi się to tutaj z finansami, dlatego że tutaj jest energia, słuchajcie, takiego czegoś, żeby w tej pracy nie zrobić jednak jakiejś głupoty, ok? Żeby uważać na zrobienie jakiejś głupoty w sferze zawodowej, ok? Jakby zaraz pomyślimy sobie o czymś innym, w finansach, bo ja już wiem o czym, ale tutaj jakby jest ostrzeżenie przed głupotą u singli, zwłaszcza jeżeli dzieje się to coś w pracy, Wy macie uważać, nie ulegać pokusie, bo po prostu będzie drama.
Dalej, pary. No to ja bym powiedziała, no wychodzicie z takiego kiepskiego okresu i wchodzicie w jakiś nowy początek. Jest to początek, który albo możecie brać ślub, albo możecie decydować o wspólnej przyszłości, albo coś w ogóle innego takiego fajnego, albo ewentualnie będą jeszcze panie lwy rodzić dzieci, bo tutaj też się pokazują, słuchajcie, kwestie porodów. No, generalnie rzecz biorąc, jakieś bardzo ważne i mocne wydarzenia rodzinne. Także bardzo fajnie. W ogóle tutaj widać mnóstwo kwestii rodzinnych w tym tygodniu u par. Naprawdę super to wygląda, super, rewelacyjnie. A jeżeli chodzi o finanse, tak jak powiedziałam, ta pierwsza opcja, żeby po prostu nie robić jakiejś głupoty, ale jeszcze bym powiedziała inaczej, jeżeli nie chodzi o romans, to w ogóle może chodzić o to, że lwy mogą zrezygnować z jakiegoś pomysłu na rzecz czegoś nowego, czegoś, co po prostu wpadnie im do głowy i być taką eureką, totalnie, taka eureka, że wow, ale mi pomysł do głowy wpadł, no nie, coś takiego. Także tutaj może być coś w taki sposób, ale też uważajcie właśnie na takie rzeczy jak impulsywność, możecie być w tym tygodniu bardzo impulsywni, może być tutaj też zdenerwowanie jakiejś kobiety w pracy. Coś powiedzianego opacznie, albo inaczej, opacznie ona to zrozumie i może być po prostu słabo w tym tygodniu, tak? Także tak to wygląda, moje drogie lwy. Trzymajcie się, pamiętajcie, nie róbcie głupot, będzie dobrze. A jeszcze jedno chciałabym powiedzieć, w przypadku tych kwestii rodzinnych może być tak, że kogoś pożegnaliście w ostatnim czasie i teraz dzięki temu wy będziecie mogli rozpocząć jakiś nowy początek. Moje drogie panienki, wy wychodzicie z kartą rydwanu, w tym tygodniu możliwe podróże, możliwe jakieś takie przemieszczanie się, więc uważać w podróży, sprawdźcie sobie auto, zanim gdziekolwiek pojedziecie, ale ogólnie jakieś takie przejście dalej, też bym powiedziała, jakąś transformację. I słuchajcie, tym bardziej, że kobitki tutaj się pokazują jako fajne, uduchowione babki. Ja myślę, że mówię też do jakiejś panny, która może mieć w swoim portrecie urodzeniowym znaki wodne, i mogą one w tym tygodniu bardzo mocno się wybijać. W ogóle tutaj widać wzmożoną intuicję. Super. Tym bardziej, jeżeli masz partnera, jeżeli jesteś w partnerstwie i masz partnera, który jest, ma coś właśnie z jakiegoś znaku wodnego, to tym bardziej będzie to dla ciebie. W każdym razie zacznijmy od singli. No singli wyglądają... tyłka to nie urywa, dlatego że ja bym powiedziała, że ktoś tu was blokuje, albo wy kogoś blokujecie, albo ktoś blokuje was. I tutaj zaczyna się taki ghosting, tak? Czyli takie bym powiedziała obserwowanie po cichu i jakby wiecie, ja jestem zdania, że z wariatami trzeba delikatnie, tak? I nie należy po prostu tego tak, nie wiem, specjalnie rozdrapywać, ale powiem wam jedno, no tutaj widać ewidentnie, ktoś kogoś blokuje, bo ktoś już po prostu nie chce dalej kontynuować takiej relacji, no nie takiej. Chodzi po prostu o relację. Zaraz kichnę. Chodzi to po prostu o relację i o to, że no po prostu ktoś nie chce tego romansu kontynuować, okej? Okay? Co zrobić? No szczerze, ja bym to olała, bo jakby, czy wy chcecie się prosić o zainteresowanie? Dosłownie, jakby po prostu to przegryźcie i tyle, nie? Stało się. Jeżeli chodzi o pary, no to słuchajcie, ja mam tutaj takie poczucie, że tutaj jakaś opcja finansowa odpada, ale... i że tutaj mężczyźni pokazują się jako osoby, mężowie, wasi partnerzy, kogokolwiek, chyba że jesteście panami, mężczyznami, albo słuchajcie, może być jakaś osoba spod znaku ryb w ogóle, też jeszcze mi się kojarzy. Ryby, skorpion, rak, ale bardziej bym stawiała na ryby dla panienki. I słuchajcie, może być też tak, że jeżeli coś tam nie wyjdzie finansowo w waszym partnerstwie, to tutaj mężczyzna będzie się izolował. Dosłownie będzie izolacja, będzie takie daj mi spokój. Słuchajcie, unikamy cichych dni, jak najbardziej unikamy, unikamy, od razu się godzimy, od razu gadamy, unikamy cichych dni. Także tak to wygląda. No ja bym powiedziała, no ten tydzień, słuchajcie, tyłka nie urwie, po prostu z czegoś trzeba będzie zrezygnować, albo uwaga, z podróży, być może właśnie u was będzie taki motyw w parach, że gdzieś tam zrezygnujecie z podróży z jakiegoś powodu, dobra? Masakra, nie mogę oddychać. Dobra, jeżeli chodzi o finanse, to tutaj słuchajcie, z początku może być tak, że coś nie wychodzi, coś nie wypala, coś się opóźnia, ale no i tak jakby wy nie macie na to wpływu, ale finalnie okazuje się, że jest wszystko kurde dobrze. Wszystko kurde dobrze i wykończycie ten tydzień z sukcesem. Naprawdę panny, bardzo dobrze to wygląda. Ale nie będę się bardziej rozwijać, po prostu nie jestem w stanie oddychać i muszę zasmarkać nosek. Także lecimy do wagi.
Moje drogie wagi, u Was jest motyw opóźniania się spraw. Opóźniają się jakieś sprawy, idą bardzo wolno, to mogą być sprawy finansowe, zwłaszcza jakieś takie kwestie poważne, typu jakiegoś zakupu mieszkania czy czegoś takiego. Opóźniają się te sprawy, ale ja mam takie poczucie, żeby z tym nie walczyć, bo słuchajcie, wszystko ma swoje tempo. No i generalnie rzecz biorąc, Wy się w tym pokazujecie w tym tygodniu jako osoby po prostu zmartwione. Wy macie w ogóle taką energię wychodzącą jak barany. W takim sensie, że Wy się będziecie po prostu zamartwiać czymś, martwić ponad miarę, stresować, nie spać po nocach. Słuchajcie, tutaj będzie dużo takiego stresu. Także słuchajcie, głowa do góry, pamiętajcie, żeby sobie w jakiś tam sposób dogadać. No i mogą być tutaj wagi w poczuciu bycia okłamywanymi. Albo ewentualnie, no tak, możecie myśleć, że ktoś Was okłamuje. Jeszcze sobie dołożę z czym, bo wagi mają najtrudniejsze czytanie do tej pory. Dosłownie, bycie okłamywanym przez mężczyznę. Ja bym powiedziała tak, wagi single będą się zajmować pracą i singlowaniem, dlatego że tutaj, no słuchajcie, pokazuje się albo wracacz, albo jakaś osoba, która będzie chciała Was po prostu wykorzystać i no nie ma takich szczerych zamiarów, bardzo jej zależy na tym. Także tak to wygląda, no po prostu wagi single zajmijcie się pracą. I słuchajcie, lecimy do par, dlatego że tutaj no w parach są takie emocje, że o matko, może być tak, że partner będzie się dystansował od Was bardzo mocno i w ogóle tutaj może być takie poczucie, że w tym tygodniu gdzieś tam Wasz związek zawiśnie na włosku i że to będzie takie kurcze, no nie wiem, czy z tego nie zrezygnuję, bo po prostu mówię jak do ściany, nie? Mówię jak do ściany, ja sobie zaciągnę radę do tego. Jakby no po prostu widać, słuchajcie, postawcie na odpoczynek, zwłaszcza ten psychiczny, dosłownie, jakby warto byłoby się zamknąć tej szklanej kuli, szklanej, wyobraźcie sobie kulę światła dookoła siebie i tyle. I że wszystko, co po prostu negatywne się od Was odbija, ale ja bym powiedziała, że po prostu warto w tym tygodniu jakby przymknąć oko na niektóre rzeczy, żeby po prostu tutaj nie dochodziło do niektórych nieprzyjemnych spraw. Bo naprawdę widać tak, widać to tak, jakbyście w tym tygodniu musiały się bronić, nie? Tak jakby czyjeś słowa bardzo w Was uderzały, a tutaj się musicie bronić. Bronić. No, słabo to wygląda. Ewentualnie jeszcze biorę to jako kwestie rodzinne. No ja bym powiedziała, żyć jakąś stratą. Bycie na granicy wytrzymałości dalej. Tutaj trzeba się wyluzować. Dobra, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Dlaczego tutaj ta karta się pokazała na spodzie? Ciekawe. Ciekawe, nie widziałam jej wcześniej. Jakiś sukces? Okej. Okay. Oj, wszystko mi się zwaliło. W finansach, słuchajcie, powiem Wam tak. Będą tutaj wagi, które będą coś przejmowały rodzinnie. Ale jest to związane z jakąś żałobą, z jakimś płaczem. Ja bym powiedziała, będą tutaj jakieś podziały. Będą tutaj jakieś podziały. Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę, że mogą być tutaj w parach jakieś nowe początki po jakichś takich niepowodzeniach finansowych. No, totalnie nowe początki, jakby okej. Teraz zaczynamy po prostu wszystko, ale jakby wszystko nam się opóźnia, nie jest to łatwe, trzeba to przełknąć, trzeba pozałatwiać inne sprawy. Ewentualnie, jeżeli w pracy czułyście się, bym powiedziała, niedoceniani, to tutaj przyjdzie taki moment, w którym będziecie docenieni. Tylko że warto na to po prostu poczekać, ok? Będzie dobrze. Moje drogie skorpiony, Wy w tym tygodniu wychodzicie z takiego pustelnikowania się, ewentualnie to jest takie ostrzeżenie, żeby właśnie nie pustelnikować się jeszcze bardziej, dlatego że jak Wy będziecie jeszcze bardziej schodzić tą otchłań, po prostu chciałam powiedzieć szaleństwa, to będzie jeszcze gorzej, bo Wy generalnie pokazujecie się w tym tygodniu fajnie, Wy wychodzicie po prostu, albo inaczej, tak jakby wracało do Was życie, wracała do Was energia, super, mogą do Was przyjść jakieś nowe pomysły, jakieś nowe myśli, takie dosłownie, taka nagła myśl, nagły pomysł, super to się pokazuje. U singli, ja bym powiedziała tak, jeżeli są tutaj single, które mają romans z kimś, to ja bym powiedziała, nie ma tutaj tego spełnienia, dlatego że tutaj ta osoba, ewentualnie to mi się zaraz w całość złoży, ale bo ta osoba może po prostu, pierwszy znak, któremu mi się składa w całość. Jeżeli chodzi o single, no to może być właśnie tak, że będzie tutaj wybór, albo inaczej ktoś po prostu będzie miał trudności z wybraniem Was i nie będzie tego wybrania Was, że tak powiem, ok? Takie niespełnione nadzieje. Jeżeli chodzi o pary,
to ja bym powiedziała, tutaj będzie adorujący Was partner. Mogą być tutaj, uwaga, sprawy sądowe, mogą być sprawy alimentacyjne, mogą być tutaj takie sprawy bardzo, bardzo takie, Jezu, nie wiem jak to powiedzieć, urzędowe, ok? I jakby tutaj ta rodzina będzie bardzo wspierająca, tylko że jakby widać, że Panie Skorpionki będą miały trudności z logicznym myśleniem, to jakiś stres się pokazuje. Ewentualnie dziecko będzie sprawiało jakieś problemy albo będzie miało jakieś problemy towarzyskie i tutaj należy podjąć interwencję. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Tak sobie myślę, że jeżeli to nie są jakieś sprawy sądowe, urzędowe i tak dalej, to w tym tygodniu może być tak, że coś dostrzeżecie w swoim związku. Takiego wow, no nie. Że po prostu nagle jakaś ocena Wam tego przyjdzie. Coś zostanie ocenione, jakaś ocena. Coś zostanie ocenione, ale sprawiedliwie. To jest taki sąd. A jakbym miała to połączyć w całość, kochani. O co tutaj chodzi? Ktoś tutaj jest w potrzebie emocjonalnej. To widać na pewno. Wiem, co chciałam powiedzieć. Przychodzi mi do głowy to, że kobiecie może zależeć w relacji na takich, bym powiedziała, rzeczach bardzo poważnych, tak? A mężczyzna z kolei może to traktować lekko i możesz się czuć tak, jakby twoje uczucia były po prostu totalnie niezrozumiane i jakby możesz dostrzec takie coś, kurczę, ja tak nie chcę, nie? Ja mam to w nosie. I zawijam manatki, zwijam ten interes i idę sobie. Dosłownie, tak się pokazujecie. Jeżeli chodzi o finanse, to mówię dalej, tutaj jest taki motyw opóźniania się czegoś i taki motyw, kurczę, utraty nadziei na coś, albo takiego negatywnego myślenia, albo spieprzonych stosunków ze współpracownikami. Ale powiem Wam jedno, widać tutaj zasianie ziarenka pod coś, jakiś nowy począteczek. I on jest związany, słuchajcie, z zakończeniem innej sprawy, dobra? Ale jakby tutaj też zalecana jest ostrożność, zalecana jest cierpliwość, w ogóle tej właśnie ta cierpliwość się pokazuje i takie kurczę, bądź uważna w tym wszystkim. Coś do Ciebie idzie, ale to jest takie powolne, no nie, i nie za bardzo możesz coś zrobić, nie? Także kochani, głowa do góry, to się prędzej czy później rozwiąże. Moje drogie strzelce, Wy się pokazujecie w tym tygodniu pod znakiem mocnych decyzji, twardych decyzji, takich decyzji na rymcymcym, dosłownie. To będzie dosłownie stawianie spraw na ostrzu noża, jakby ja mam takie poczucie, że strzelca albo osoba, która jest ze strzelcem, ktoś nie będzie mógł się tutaj na coś zdecydować, ok? Tym bardziej, że jakby miała to złożyć w całość, to bym powiedziała, że ktoś tutaj, albo pan strzelec, albo pani strzelcowa, ale bardziej mi się pokazuje pan strzelec, albo osoba, z którą ma do czynienia strzelec, mężczyzna. Facet tutaj ma dwie babki, jak nie trzy. I tak, jedna ma złamane serce, druga ma złamane serce, trzecia jest po prostu wściekła. Może jedna z pań być w ciąży, to już w ogóle. Ale tutaj widać mnóstwo po prostu zakłamania. Jakby mam takie poczucie, że tutaj mężczyzna zacznie się gubić po prostu w swoich poczynaniach. Dosłownie, on zaczyna się gubić w swoich poczynaniach, zaczyna się gubić w tym, co robi. Tak jakby, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Po prostu nie ma co zrobić w takim tłumie, dosłownie, nie? Jeżeli chodzi o single, ja bym powiedziała tutaj, panowie będą po złamanym serduszku. Jakaś pani im tutaj może dać kosza, albo już dała. Panie, no to cóż, tutaj jest takie postawienie na siebie. W ogóle tutaj jest dużo rozsądku i bardzo dobrze. Przestańcie, dziewczyny, się przejmować tymi w parach. Ja bym powiedziała, no tutaj widać okłamywanie kogoś. Naprawdę i to takie kłamstwa na zasadzie mogą być, nie mam pieniędzy. Albo dosłownie utrata pieniędzy przez mężczyznę na kochankę. Ja, wiecie co, ja nie rozumiem tego za bardzo, bo dla mnie to jest nielogiczne. Ja, jakby wiadomo, no miłość się liczy, nie? Ale ja też patrzę na romanse w takim kontekście, że to jest nieopłacalne. Wiecie, jak na związek wydajecie masę pieniędzy i wyobraźcie sobie jeszcze wydać na kogoś takiego, na kochankę, przecież to jest nieekonomiczne. Po co ludzie wchodzą w romanse? To jest w ogóle bez sensu, naprawdę bez sensu. Ale do rzeczy, kochani, jakby ja tutaj widzę mężczyznę, który tak się bardzo zapętlił w swoich kłamstwach, że tutaj, słuchajcie, będą jakieś jaja wychodzić po prostu, nie? Dosłownie. Jakaś prawda może ujrzeć światło dzienne.
ktoś tutaj może kogoś wydać. I bardzo, kurde, dobrze. Tym bardziej, że nawet w pracy pan strzelec pokazuje się jako osoba przemęczona, złamane serce. W ogóle strzelce pokazują się przemęczone i mają takie złamane serducho. Ewentualnie sprawy naczyniowe, sprawy właśnie związane z układem krwionośnym. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze kości, stawy i tak dalej, to też może boleć. Ale no mówię, tutaj jest naprawdę, tu jest jedna wielka historia zdrady. Facet, który ma dwie babki albo trzy nawet razem z żoną i robi każdej koło dupy i to się w końcu wydaje. To się w końcu wydaje, więc no cóż, no jak chciał, tak ma. Także to tyle, lecimy do koziorożców. Moje drogie koziorożce, wy się pokazujecie w tym tygodniu w energii przyjaźni, bratniodusostwa z kimś, możecie mieć przy sobie przyjaciółkę, kogoś, kto was wspomoże. W ogóle to wygląda bardzo dobrze, ale cała reszta wygląda słabo. Dlatego ja uważam, że będziecie mieć po prostu wsparcie w tym tygodniu z czyjejś strony. No i słuchajcie, jakby ten tydzień, tak samo jak wagą, pokazuje się i komuś tam jeszcze, i chyba skorpionem, i pokazuje się pod znakiem tego, że coś się opóźnia, że coś, co jest w planach, się bardzo, bardzo opóźnia. Tutaj widać zastój, 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 opóźnianie się. Dalej, kochani, w usingli bym powiedziała przekonanie się na jakiś temat, tak? Dostrzeżenie czegoś. Dostrzeżenie prawdy, albo kłótnia z kimś, kłótnia, która po prostu wszystko, że tak powiem, zmiata z powierzchni ziemi, okej? Jakby to bardzo mocno tutaj w tym tygodniu widać, bardzo, bardzo mocno. I widać tutaj takie negatywne myślenie, ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę, że jakieś plany po prostu mogą wam nie wyjść i z tego powodu tutaj będziecie się gorzej czuć. W parach, no to ja bym powiedziała tak, kurde, ciężko jest mi to powiedzieć jakby pod pary, ale może być tak, że może ktoś być tutaj chory i nie zarabiać. Jakby w tym tygodniu ta jedna osoba będzie mogła chciała wszystko utrzymać. Może być też tak, że jakby w waszym związku może być chora atmosfera właśnie ze względu na brak kasy, ale spokojnie, to przejdzie. To przejdzie dlatego, że po prostu no, zawsze nie będzie zawsze źle. Kolejna kwestia jeszcze może być tak, że uważajcie w trakcie jazdy, bo tutaj może być tak, że jeżeli pominiecie naprawę czegoś, to możecie potem leżeć dosłownie i chorować, ok? Także tak to wygląda. I słuchajcie, jeżeli chodzi o finanse, no to tutaj kompletnie tego nie rozumiem, bo tutaj się pokazał po prostu taki bajzel. No jakby, jeżeli miałabym powiedzieć sprawy zawodowe takie, idziecie do firmy pracować na etat, no to tutaj jest mężczyzna, który jest odrzucony przez kobietę, ok? Jakby tutaj jest takie wyżywanie się na tej kobiecie, ale wy jesteście koziorożcem, więc wy się nie dacie. Posłuchajcie swojej intuicji i pamiętajcie, bądźcie sobą, bądźcie ostre. Jakby jeszcze tutaj widzę, bym powiedziała, no nic, no po prostu, nie, dobra, nie będę specjalnie wymyślać. Nie dajcie się po prostu żadnemu facetowi siebie zgnieść. Moje drogie wodniki, w tym tygodniu mogą być jakieś problemy finansowe na zasadzie, wam może się opóźniać pójście do nowej pracy, albo w ogóle nowa praca, tym bardziej, że jak patrzę tutaj pod tym kątem, no to może być tak, że właśnie jakaś nowa praca się szykowała, jakiś, no po prostu bardzo dużo pracy i nagle ktoś z tego rezygnuje z jakiegoś powodu, więc może zacznijmy sobie od tych finansów, no dla mnie to jest takie naprawdę, zapowiadała się duża praca i nagle nie ma. Także przygotujcie się na tą okoliczność. Ważne, żebyście miały poduszkę finansową i pamiętajcie, panujcie nad swoimi nerwami, bo to będzie w tym tygodniu najważniejsze. Ale cóż bym... Nie będę tutaj jakiś tam ciąż wymyślać, bo już tak sobie... Chociaż może być tak, że jakaś pani wodnikowa zajdzie w ciążę i będzie trzeba tą pracę po prostu na drugi plan, że tak powiem, oddelegować. Dobra, ale jeżeli chodzi o ogólną energię, to będzie dobrze. Będzie dobrze. Tutaj widać przy was osobę opiekuńczą, osobę, która was otoczy opieką, gdyby coś się złego stało. Nawet nie złego. Może być tak, że nawet będzie jakaś taka zmiana planów, jeżeli chodzi o pracę. Nie musi być tak, że nagle ktoś z czegoś zrezygnuje. Może być zmiana planów, jeżeli chodzi o pracę, dobra? To jakby to bierzmy pod uwagę i nic innego, nie myślimy negatywnie, myślimy pozytywnie. Ważne, żebyście miały poduszkę finansową, żebyście sobie poradzili, poradziły, dobra? I tyle. Ale jakby widać przy was osobę opiekuńczą, ewentualnie jakiegoś urzędnika albo pracodawcę, kogoś, kto po prostu jest taki szefujący, nawet bym powiedziała. Dobra, dalej. Więc jakby, no ja tutaj, ja to w ogóle też widzę w tym to, że wy sobie po prostu poradzicie w tym tygodniu ze wszystkim, więc tutaj głowa do góry. Jeżeli chodzi o uczucia, słuchajcie, single, no to bym powiedziała tutaj, może być poznanie nowej osoby, ale to nie będzie poznanie kogoś na poważnie, tylko poznanie kogoś, bo ta osoba będzie chciała dosłownie... Rozumiecie mnie? Ta osoba będzie chciała właśnie tylko jednego, więc jakby tutaj, no,
nie ma takiego zadowolenia z relacji. W partnerstwach, no to powiem Wam tak, no jakby tutaj pokazuje się coś takiego, że albo Wy unikacie jakiejś wieży, albo jakaś wieża już jest za Wami, tutaj po prostu było takie odchorowywanie tego. I wszystko się zaczyna pięknie układać. To jest inwestycja w związek, tutaj jest w ogóle coś nowego w związku. Mogą być ważne dzieci, mogą Pani chcieć zachodzić w ciążę, może być tak, że się dowiedziałyście o ciąży i tutaj po prostu był totalny zaskok, ale teraz już jest wszystko dobrze, bo naprawdę, słuchajcie, to się pokazuje naprawdę spoko. Jeszcze sobie dociągnę jakąś kartę może. Dosłownie, jakiś stary żal zostawiamy za sobą, słuchajcie. Stary żal zostawiamy za sobą. Idziemy dalej, dosłownie jest zakończenie i odrodzenie, słuchajcie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, wy się nie macie o tym, czego ma osobać i czego martwić, więc głowa do góry. Moje kochane rybki, wy w tym tygodniu kończycie jakiś cykl. Coś się u Was dopełnia. Jeżeli rodzicie dziecko, to tak samo. Widać po prostu, wow, właśnie u rybek to widać bardzo mocno. Zobaczcie, wy wychodzicie w ogóle z szósteczką buław. To jest sukces, zadowolenie, spełnienie, nagroda, coś cudownego, same fajne rzeczy. Tutaj ja widzę takie dopełnienie cyklu. Co więcej, w parach po takim cięższym okresie jest, zobaczcie, nowy początek. Dla mnie to wygląda bardzo mocno jak urodzenie dziecka, albo w ogóle jakieś takie nowe początki. Zakończenie starego cyklu, nowe początki, wejście w nowy początek z sukcesem. Super, naprawdę super. U par widać same dobre rzeczy. Łącznie z poczęciem dziecka, z urodzeniem dziecka, super. Ale w ogóle dla rybek jest taka energia sukcesu na ten tydzień, więc ekstra. Jeżeli chodzi o single, no to bym powiedziała, tutaj bardziej się pokazuje sytuacja dla samotnej mamy z dzieckiem, może być córka. I ta córka może być taka bardzo nadpobudliwa, taka bym powiedziała, bardzo energiczna. Jakby tutaj zwróćcie uwagę w tym tygodniu na te dzieciaki, dlatego w ogóle, jeżeli macie dzieci, nieważne czy macie dzieci czy nie, zwróćcie uwagę w tym tygodniu na dzieciaki, bo tutaj te dzieciaki będą pokazywały się jako takie małe istotki, nad którymi trzeba po prostu, których trzeba pilnować i panować. Nie, nawet jeżeli są nastolatkami, ja w ogóle jestem zdania, że no, kurczę, jakby wam to powiedzieć, jak ja byłam nastolatką, no to nam kazali być bardziej dorosłymi niż byliśmy. Nawet jak poszliśmy poszłam do liceum, słuchajcie, to była taka sytuacja, że ja zmieniłam potem na technikum, kompletnie nie moja bajka. I jeszcze powiem Wam, że znęcał się, słuchajcie, nade mną chłopak w liceum i ja go ostatnio zobaczyłam w jednym z programów, słuchajcie, i myślę, ty po prostu gnoju, no nie, ty gnoju. I to nie jest na takiej zasadzie, że wiecie, ja mu czegoś zazdroszczę, tylko że on mnie nawet przez tyle lat nie przeprosił, a pamiętam, jak dostałam w łeb, słuchajcie, butelką, którą rzucił we mnie przez korytarz. Shame on you, człowieku. Mam nadzieję, że to widzisz i się wstydzisz. Ale do rzeczy, kochani, no właśnie chroncie swoje dzieci przed takimi, właśnie widzicie, przyszło mi to nagle do głowy, może to jest dobry przykład dla kogoś, żeby chronić swoje dzieci, żeby zwrócić na nie uwagę. Tutaj będzie trzeba te dzieci obronić, tym bardziej, jeżeli tym dzieciom ktoś dokucza. Nic się nie dzieje bez powodu, być może właśnie miałam to komuś powiedzieć, ale jeżeli chodzi o singielki, no to ja bym powiedziała po prostu takie jest tutaj odgrodzenie się od świata, odgrodzenie się od ludzi i raczej skupienie się na sobie. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o finanse, moje drogie rybki, no to ja bym powiedziała, że tutaj może być trochę gorszy tydzień, może tutaj to tyłka nie urywać. Jeżeli macie firmę, może być mało klientów w tym tygodniu, ale wy macie to przeczekać po prostu, dlatego że wkrótce się wszystko wyprostuje, tylko cierpliwości, dobra? Cierpliwości. Ale u Was naprawdę widać takie dopełnienie, macie przepiękne karty, tylko że musicie w tym tygodniu w ogóle uważać na parę rzeczy i tyle, nie? Także tak to wygląda, kochani. Trzymajcie się, zapraszam Was na TikToka po wskazówki dla znaku zodiaku. No i to tyle, do następnego. Buziaczki, pa!